Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Kaczyński, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. PiS równa się inflacja. Najpierw przez 6 lat robicie wszystko, żeby wywołać inflację, a kiedy już jest ogromna, największa w całej Unii, to zaczynacie z nią walczyć. Jak? Znowu dosypujecie pieniędzy, bo inaczej nie potraficie, bo traktujecie, dla was ojczyzna to bankomat. Cały czas z niego wyciągacie, a Glapiński z blondynami dosypują siana. To wy jest... Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska. Jest minuta. Nie powiedziałam minuty. Proszę, panie marszałku. Pół minuty pani miała, proszę opuścić. Nie ma pani, no, pół minuty. Wszyscy mają. Każdy poseł dostaje minutę. Coś się pani pomyliło. PiS równa się inflacja. No świetnie. No dobrze, niech pani już zejdzie z mównicy. Jeszcze jeden popis. Panie marszałku, ja oczywiście miałem dłuższe wystąpienie, ale właściwie zwrócę się tylko do pana. To jest prawdziwy skandal. Inflacja jest jednym z najważniejszych tematów, jakimi żyją ludzie w tej chwili. Powinniśmy się tym tematem naprawdę poważnie zająć, a pan zamiast tutaj promować i wspierać jakąś rzetelną dyskusję, pan dał nam wszystkim po 30 sekund. To nie jest dyskusja, ja nie wiem, tylko pytania, ja nie wiem, panie czy pośle. Pana po prostu ale pan nie obchodzi. Pan nie zadaje pytania, tylko zawraca głowę. No niech pan zada pytanie, ma pan czas. Chciałem powiedzieć, że rząd przy pomocy tego pakietu, który został przedstawiony, nie osiągnie nic, bo ten pakiet nie jest antyinflacyjny, tylko proinflacyjny. A najlepszą tarczą antyinflacyjną jest niezależny bank centralny, który upolityczniście w taki sposób, że po prostu nie wykonuje swoich funkcji konstytucyjnych. Pani poseł.